Moi drodzy, to jest rzecz bardzo ważna. Andrzej Knaga staje po stronie Eli Gavin. Musimy to obejrzeć. O Boże jedyny. I tym jak najbardziej niepozytywnym akcentem. I tym jak najbardziej niepozytywnym akcentem przejdziemy do tematu kolejnego. W przestrzeni fanpage'u Elżbiety Gavin Knaga, mojej byłej żony, mam dla was przekaz. Po raz pierwszy od dawna dzisiaj stanę w obronie mojej byłej żony i proszę was o wasze wsparcie, a mianowicie coś wam powiem, kochani. Elżbieta Gavin to bardzo wrażliwy człowiek, bardzo... Sorry. Słuchałem się muzykę, nie słuchałem tego, co mówi. Sorry bardzo. I witajcie serdecznie w przestrzeni fanpage'u Elżbiety Gavin Knaga, mojej byłej żony. Mam dla was przekaz. Po raz pierwszy... Przekaz miłości. Intencje miłości, moi drodzy. Od dawna. Dzisiaj stanę w obronie mojej byłej żony i proszę was o wasze wsparcie. A mianowicie... Oczywiście, Andrzej, oczywiście. Mianowicie. Coś wam powiem, kochani. Ej, Andrzej, powiem ci tak. Rozumiem cię, nie? Rozumiem. Rozumiem wszystko, co mówisz, nie? Mów szybciej, bo moje uszy są za szybkie. Mów szybciej, mordeczko, nie? Mów szybciej, ale wszystko rozumiem, nie? Rozumiem, co mówisz, wspieram, wszystko to ty wspierasz, nie? Gavin, to bardzo... Dobra, żebyś zwykli śmiertelnicy też mogli zrozumieć. ...was o wasze wsparcie, okay. A mianowicie... Coś wam okay. Powiem, kochani. Powiedz, Andrzej, powiedz. Elżbieta Gavin... Powiedz. To bardzo wrażliwy człowiek, bardzo czuły. Tak, bardzo czuły, bardzo, mówię, wszystko mordeczko rozumiem, nie? Porozumiem w pełni. Bardzo, naprawdę mega bardzo wrażliwy. Ela Gavin jest wrażliwa, moi drodzy. Świat pojechało. Świat oszalał, moi drodzy. Andrzej, mów mi jeszcze, nie? Za krytyka w kierunku jej osoby. Ten pan klepie twoje dziewczynę w zad. Co robisz? Wysyła mu intencje miłości. Każda negatywna ocena w kierunku jej osoby bardzo ją rani. Bardzo ją rani! Ja p***dolę! Powiedziała, że jest złą matką, ponieważ powiedziała, że chce, żeby je że błaga, żeby jej dziecko zabrali i powiedziała, że jest złą mamą i o to ubodło, moi drodzy, i o to zabolało. Przepraszam cię, no k***a cię przepraszam, no. Jasna dupa, elegancko jest wrażliwe czuła, ale tylko w stosunku do siebie. Dokładnie tak. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Lutsonowa, 3 złote. Kolor Pixel, ja was pozdrawiam, twarz puszczająca... Kolor Pixel? Puszczająca oko z drufo, a szczęście... Chyba chciałeś powiedzieć... Chyba chciałeś powiedzieć Pixa 4, a nie Kolor Pixel. Oczy wypadają z orbita, ja biegam w orbita. Nic mnie już nie ogranicza, nie mam duszy, nie mam ciała. Pytasz co da, ta fi efekt, tak miguła właśnie działa. Później się dziwię, że pokoju mam gorąco. Mów pan Andrzej, już nie przerywam, nie? Chcę ją wesprzeć. I pragnę, ażebyście również i wy pomogli mnie i Eli. Coś wam powiem. Elżbieta, moja była żona, ona nie jest złym człowiekiem. Wiesz, ona jest zagubiona, ona jest bardzo wrażliwa, ona ma duszę artysty, jest zupełnie inna. Coś wam powiem, bo jestem mega rozczarowany, mega... Okej. Nie będę używał brzydkich słów. Zdenerwowany. Okej. Marek. Zakochała się w Marku. Bardzo się w nim zakochała. A ten typ, ten prostak numer jeden, ten wieśniak, to dno, to zero. Ominił Marek. PMA? K***a, niech ich wezmą na PMA. Łangowski youtuber i Andrzej Knaga. Bardzo ją rani, bardzo ją gnoi, bardzo ją... Ten wieśniak, nie? Powiedział Andrzej Knaga. ...korzystuje. To on od niej wyłudza pieniądze. To on nią manipuluje i kochani. Widzicie? Jestem kochany.
jedynym potworem, jedynym zerem i dnem jest postać Marka, który niestety był skrzywdzony w życiu jako dziecko, był gwałcony, był... Powiem wam, moi drodzy. No, że tutaj ważne rzeczy zostały powiedziane, nie? Nie wiem, co więcej powiedzieć, ponieważ Marka Łągowskiego, youtubera, profesjonalisty, nie zna, więc ja mu tam w życzkę nie będę wchodził prywatne. Był kochany, był poniewierany i w związku z powyższym dzisiaj... Ej, a może ja też będę prowadził takie live'y, co? Co myślicie? Bardzo fajną i ciepłą kobietą. I chciałem wam powiedzieć, że ona naprawdę ma duszę artystki i i tyle, moi drodzy. Wysyłam wam intencje miłości. Ich troje to bardzo fajny zespół, na przykład. I tyle. Gnoi. Bardzo ją wykorzystuje. To on od... Co tak głośno? A nie, dobrze. ...nie wyłudza pieniądze. To on nią manipuluje. I kochani... Ktoś napisał, Mati, weź czestań. Nie czestanę. Jedynym potworem, jedynym... Z... To samo, co Knaga się śmieje, dokładnie tak. ...zerem. Mati po Knaga i nie. ...i dnem jest postać Marka, który niestety był skrzywdzony w życiu jako dziecko, był gwałcony, był kochany, był poniewierany. W związku z powyższym dzisiaj te wszystkie swoje niepowodzenia... Hej, pani działa? Zaraz się wkurzy. Te wszystkie swoje niepowodzenia życiowe odzwierciedla... Zwierciedla... I on jest człowiekiem i on jest śmieciem i to on, o, i to on. I to on odzwierciedla, Ela Gavins, ona jest w porządku, ja jej wysyłam intencji miłości. Ela, mogę dla ciebie zatańczyć? Bo jesteś bardzo w porządku kobietą. Ona jest bardzo w porządku, moi drodzy widzowie. Ma duszę artysty. A Marek Łągowski nie ma. I tyle wam powiem. Masakra. Powiem wam, że masakra. Autentycznie masakra, moi drodzy. Przerażający ludzie. Jak nigdy nie byliście na przykład w domu strachu, albo na przykład w weskiej próbie, po dzisiejszym live już nie musicie, nie? Powiem wam, że nie musicie. Absolutnie nie musicie. Na Eli dokucza jej, gnębi ją, wyzywa ją, szantażuje ją, gnoi ją, oczernia ją. Był u niej w domu, Ela mu dała pieniądze, dała mu jedzenie, dała mu wszystko. I co ten skurwysyn zrobił? A miał brzydko nie mówić. Bardzo nieładnie. Nagrał filmiki, jak miała bałagan i wrzucił do sieci. Marek, jesteś kawał chuja. A miało być bez wulgaryzmów. Jak ciebie spotkam, to obiecuję... Co mu zrobi? Co to było? Mułkę mu da w szczepionkę? Kiedy lecę gdzieś na balet, zawsze ze mną jest kolega. To Mateusz ma na imię przyjacielu, nosek czeka. No, także moi drodzy... To nie ludzie do wilki. Tyle. Już mogę wam powiedzieć o Eli Gavin i o Knadze i o tym, co się odpierdala. Tragedia. Nie chcę powiedzieć, że mnie to przeraża, albo że jestem przerażony tym, co widzę w ogóle, tak? Ponieważ mnie to nie przeraża, mnie to w jakiś sposób dołuje. W jakiś sposób mnie to f***a na pewno. Ponieważ ludzie, wiecie, robią, starają się, nie wiem, jacyś rozumni ludzie, starają się coś zrobić z Elą Gavin. Niektórzy ludzie wysyłają jakieś tam zawiadomienia Eli Gavin do służb, które się
powinny zajmować, bo nie zajmują, tylko powinny zajmować takim przypadkami jak Ella Gavin i jej córka. No i wiesz, i wszystko jest okej. Okay. Ona nie jest banowana. I później przychodzi Marek Kruszwil, Marek Kruszel z Łukaszem Wawrzyniakiem i mówią: ej, ho! Odpierdalasz w internecie i ten, i jesteś zajebiście toksyczną youtuberką, człowiekiem i matką? Chodź do nas. Chodź do nas, będzie bardzo fajnie. No i takie rzeczy nie powinny się dziać. Takie rzeczy nie powinny się wydarzać. Ale tak jak mówię, YouTube w jakiś sposób ma to w dupie. Jak ja powiem kurwa na filmie, ten zdemonetyzowany film, ucięte zasięgi. Natomiast tak Ella Gavin mówi, że odda swoją córkę, a później kamerzysta, który śmiał się i nagrywał ze sobą niepełnosprawną, łączył siły, nagrywał film. To jest zajebiste. Niczego takiego nie jest panowane. Słabo.